W dniu dzisiejszym Dzierżoniowska Policja brała udział w ćwiczeniach sztabowych, w których współdziałały wszystkie służby Dzierżoniowskiego Powiatu. Zadaniami policji było odbicie więźnia, który został odbity przez sprawców z konwoju w trakcie przejazdu z aresztu śledczego. Zatrzymania dokonała nieetatowa grupa policji na terenie miasta Niemcza i został on przekazany funkcjonariuszom służby więziennej. Głównym celem było współdziałanie z wszystkich służb ratowniczych i wspomagających na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Zadaniami policji było zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy i przekazanie go funkcjonariuszom aresztu śledczego. Jak mówi stare wojskowe porzekadło, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w boju i takie było nasze założenie. Należy trenować, ciągle doskonalić umiejętności, aby nie doszło do sytuacji nieoczekiwanych i zagrażających społeczeństwu lokalnemu. Zakończonych działaniach od teren